Hej, przyjaciele! Wygląda na to, że macie świetną zabawę. O nie! Wygląda na to, że będziemy musieli schować się w środku. Zaczyna padać deszcz. Nie chcecie jeszcze wracać do domu? Ha, widzę! Co to takiego, Ethan? Na zdrowie! To mi brzmi jak początek przeziębienia. Na szczęście deszcz już się kończy. Mały Ethanie, czy mógłbyś przynieść szalik z domku? Nic się nie martw, Ethan. Zaraz poczujesz się lepiej. Tak jest idealnie, mały Ethanie. Ethan, załóż ten szalik. Dzięki niemu będzie ci ciepło. Od razu lepiej. Możemy też przygotować ciepły napój. To na pewno ci pomoże na gardełko. Zielona herbata będzie do tego idealna. Mały Ethanie, czy mogę cię jeszcze raz prosić o pomoc? Zastanawiasz się, który dzbanuszek użyć? Potrzeba nam zielonej herbaty. Czy znasz coś jeszcze koloru zielonego? Zgadza się, mały Ethanie. Krzaczki też są koloru zielonego. A który dzbanuszek jest tego samego koloru co krzaczki? Dokładnie. Nalejmy teraz herbatki do kubeczka i dajmy Ethanowi. Teraz powoli zawieziemy kubeczek dla Ethana. Ta herbatka na pewno zrobi mu dobrze. Biedny Ethan, wciąż się źle czujesz? Jest ci zimno i bolą cię koła? To mi wygląda na przeziębienie. Mały Ethanie, będziemy potrzebować żółtych pastylek, które pomogą zwalczyć przeziębienie. Czy mógłbyś je przynieść dla nas? Ach, nie wiesz, jak wygląda kolor żółty. Zobaczmy, czy możemy znaleźć coś, co też jest koloru żółtego. Zgadza się, mały Ethanie. Słoneczko też jest żółte. A teraz znajdźmy pastylki, które też są koloru słońca. Biedny Ethan cały się trzęsie z zimna. Proszę, Ethanie, zaraz poczujesz się lepiej. Dziękujemy ci za pomoc, mały Ethanie. Jest jeszcze jedna rzecz, która pomoże poczuć ci się lepiej, Ethanie. Czy już wiecie, co to jest? Uścisk od dobrego przyjaciela. Jesteście wspaniałymi przyjaciółmi. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się z dala od deszczu. Do zobaczenia! Hej, chłopaki! Chyba świetnie się bawicie. Co gracie? A, bawicie się w berka? O nie, mały Ethanie! Czy coś się stało? Wszystko będzie dobrze, mały Ethanie. Zaraz twój tato się tobą zajmie. Ethan, dokąd jedziesz? Dobry pomysł. Zobaczmy, jak możemy pomóc małemu Ethanowi. Czy znalazłeś coś użytecznego, Ethan? Masz rację, to może trochę piec, ale wkrótce poczujesz się lepiej. Dobra robota, Ethan. Teraz oczyściliśmy te zatrapania. To takie miłe z twojej strony, Ethan. Teraz musimy zabezpieczyć te zadrapania, żeby nie wtargła się tam infekcja. Doskonale. Pozostała tylko ta przebita opona, którą musimy się zająć. To bardzo mądre, Ethan. Teraz musimy tylko napompować tę oponę. Masz jakiś pomysł? To bardzo miłe z tej strony, Ethan, ale wciąż nie mamy niczego, czym moglibyśmy napompować te koło. Haha, udało ci się, Ethan. To było bardzo mądre. Mały Ethanie, jak się teraz czujesz? Jak dobrze to słyszeć. Całe szczęście, że Ethan ci pomógł. Pa, przyjaciele, bawcie się dobrze. I do zobaczenia następnym razem! Hej, Ethan! Cześć, mały Ethan! Wow, uwielbiam wasze kapelusze! Czy to na Halloween? A więc co planujecie dzisiaj porabiać? Zobaczcie, ile mamy tutaj świetnych atrakcji! Może diabelski młyn? Albo roller coaster? Albo, ponieważ jest Halloween, pójdziemy do domu strachu? Wiedziałem, że go wybierzecie. Dom strachów będzie idealny. Chodź, mały Ethanie, nie ma się czego obawiać. To tylko gra i zabawa. Doskonale. Na pewno nie będziesz żałował. Czy jesteście gotowi, moi przyjaciele? Wskakujcie! Juhu! Głowa do góry, mały Ethanie. Nie jesteś sam. No to zaczynamy. To plantacja dyń. O! Widzisz, mały Ethanie? Nie ma się czego obawiać. To 3 halloweenowe dynie. Myślę, że są przyjaźnie nastawione. Ale zobacz, jedna z nich wygląda inaczej. Czy wiesz, która? Dokładnie, mały Ethanie. Ta dynia ma na sobie muszkę. Mówiłem ci, że to będzie świetna zabawa, mały Ethanie. Cmentarz. Ale to jest straszne. Drzwi są zamknięte. Jak teraz przejedziemy? O, chyba obudziliśmy jakieś duchy. Musimy szybko ich odnaleźć, jeżeli chcemy się wydostać z tego cmentarza. Widzisz je wszystkie, małe Ethanie? Tam jest jeden duch. A tam jest drugi. Widzisz gdzieś ostatniego ducha, małe Ethanie? Haha, tu jest. Wcale nie wyglądają tak strasznie. Widzę, że coraz bardziej ci się podoba ten pociąg, mały Ethanie. Przed nami główna atrakcja, moi przyjaciele. Musimy przejechać przez ten nawiedzony dom. Uważajcie, nie jesteśmy tutaj sami. Wow, ale to była super przejażdżka. Co mówisz, Ethan? Chcesz jechać jeszcze raz? Proszę bardzo. A ty, Ethan, też chcesz jechać? Haha, nie ma problemu. Możesz tutaj poczekać. Ruszajmy. Kolejna przygoda czeka. Wesołego Halloween, moi przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, Ethan! Co porabiasz? Bawisz się jesiennymi liśćmi? Doskonale! Wow! Co się stało, Ethan? Zastanawiasz się, jakiego koloru są te liście? Czy chcesz poszukać czegoś, co ma podobny kolor w okolicy? Tak jest, Ethan. Te liście są dokładnie tego samego koloru, co ty. Są żółte. Zastanawiasz się nad tym kolorem? Zobaczmy, czy możemy znaleźć coś podobnego. Czy już widzisz coś, co ma podobny kolor? Tak jest, Ethan. Te liście mają taki sam kolor, co twoja wywrotka. Czerwony. A co to takiego? Więcej koloru? Te liście są wciąż na drzewie. Juhu! Haha, chyba wiesz, co robić. Zobaczymy, czy uda ci się zgadnąć. Już masz? Idealnie, Ethan. Masz rację. Trawa jest zielona. Tak samo jak liście na drzewie. Wspaniale. Powtórzmy teraz kolory, których się dzisiaj nauczyliśmy. Te liście są koloru żółtego, tak jak ty. Bardzo dobrze. A te liście? Jakiego są koloru? Czerwonego. Zupełnie jak twoja wywrotka. Tak jest. I na końcu, jakiego koloru są te liście? Brawo, Ethan. One są zielone. Zupełnie jak trawa. Jestem z ciebie dumny, Ethan. Udało nam się odkryć 3 nowe kolory. Zasłużyłeś na więcej zabawy w liściach. Do zobaczenia, Ethan. Baw się dobrze. Hej, przyjaciele! Widzę, że świetnie się bawicie tego letniego dnia. Co tam, mały Ethanie? Zastanawiasz się, czemu kilka miesięcy temu padał śnieg, a teraz nagle jest sucho i gorąco? To dlatego, że zmieniła się pora roku. A pór roku jest 4. Każda jest wyjątkowa. Chcesz wiedzieć, jak nazywa się pora roku ze śniegiem? To zima. Zimę może być chłodno i ślisko. I dzięki temu możesz zjeżdżać na sankach z górki. A czy chcecie wiedzieć, jaka pora roku jest po zimie? Podpowiem wam. Jest trochę deszczowo, ale nie tak zimno jak w zimę. To idealny moment na zasadzenie kwiatków i roślinek. Tak jest, Ethan. To wiosna. Wtedy zasadziłeś ten kwiatek. Teraz na pewno już wiecie, jaka jest kolejna pora roku, co? Zgadza się, moi przyjaciele. To lato. O tej porze jest bardzo gorąco i sucho. Co możesz robić podczas lata, mały Ethanie? Na przykład grać w piłkę. Zupełnie jak dzisiaj. Coś jeszcze? Zgadza się. Można pójść na przykład na ryby. A więc pozostała nam ostatnia pora roku. To jesień. W jesień możemy bawić się w opadłych liściach. Można też zebrać plony, które zasadziliśmy wiosną, tak jak warzywa i owoce. Dobrze, teraz powtórzmy wszystkie pory roku. Która pora była pierwsza, kiedy sadziliśmy drzewka? Bardzo dobrze, mały Ethanie. To wiosna. A po wiośnie mamy porę roku, która jest teraz, czyli... lato. A po lecie zbieramy plony i opadają liście. Zgadza się, to jest jesień. I ostatnią porą roku jest ta, kiedy jest zimno, pada śnieg i mamy święta. Haha, doskonale! To zima! Dobrze, możecie teraz wracać do gry. Cieszcie się tym wspaniałym... Zgadza się, latem! Pa, przyjaciele! Do zobaczenia następnym razem! O! Cześć, Ethan! Co porabiasz? Malujesz? Co to będzie, Ethan? Aha. Tak, masz rację. To czerwony kwadrat. Czy znasz jeszcze jakieś inne kształty, które mógłbyś namalować? Yahoo! Aha. Tylko spójrz na to. Namalowałeś kolejny kształt. Jak on się nazywa? Nie ma problemu, Ethan. Zaraz ci podpowiem. Ile on ma kątów? Zatem policzmy razem. 1, 2, 3. Tak jest, Ethan. To ma 3 kąty, a więc nazywa się... Masz rację. To trójkąt. Zobaczmy, co jeszcze możemy namalować. 2 kształty. Te okna mają ten sam kształt, co twoje koła. I nazywają się okręgami. Doskonale. Juhu. O! Tu mamy kolejny kształt. Jak się nazywa? Nic się nie martw, Ethan. On się nazywa prostokąt. Wow, twój malunek jest skończony. Dobra robota, Ethan. Yahoo! A więc kształt domku będzie kwadratem, tak jest. A dach? Tak jest, to trójkąt. A okna? 2 okręgi, zupełnie jak twoje koła. Jesteś w tym całkiem dobry, Ethan. A co z drzwiami? Masz rację, to prostokąt. Wspaniale, Ethan. To piękny malunek. Pa, Ethan. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, Ethan. Jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj pouczyć się kolorów i nadmuchać baloniki? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Zielony, idealnie, Ethan. Żółty. Świetna robota. Czerwony. A. O! Nic się nie martw, Ethan. Spróbuj jeszcze raz. Wyśmienicie! Niebieski. Bardzo dobrze, Ethan. Świetna robota. Nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chciałby się powtórzyć? Zielony. Żółty. Czerwony. Niebieski. Fenomenalnie, Ethan. Do zobaczenia wkrótce, mój przyjacielu. Juhu. Hej, Ethan, jak się dziś miewasz? Co będziesz robił? Oglądał gwiazdy na niebie? Czy chciałbyś popatrzeć na ich konstelacje przez teleskop? Okej, zróbmy to! Juhu! Spójrzmy na te przepiękne konstelacje! Doskonale, Ethan! Spójrz! Co to takiego, Ethan? O! Ta konstelacja formuje cyfrę 6. A co to takiego, Ethan? To jest koniczyna! Konstelacja formuje kształt płatka. Doskonale, Ethan. Poszukajmy jakiejś innej. To jest krab. Wow, ta konstelacja formuje kraba. Jest przepiękna, Ethan. O, widzisz jeszcze jakąś? Nic się nie martw. Ona na pewno gdzieś tu jest. Spróbuj popatrzeć w innym kierunku. Co to takiego, Ethan? To trójkąt? Ta konstelacja formuje trójkąt. O, wyśmienicie, Ethan. Yahoo! A to jest ptaszek. Ta konstelacja formuje kształt ptaszka. Wspaniale, Ethan. Co to takiego, Ethan? Juhu! Wow, to ty, Ethan! To wygląda zupełnie jak ty! Konstelacja Ethana! Fenomenalnie, Ethan! Yahoo! Ale mieliśmy super zabawę! Juhu! Do zobaczenia w następnym odcinku!